Dzień dobry Państwu. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym szkoleniu mBanku poświęconym małym i średnim przedsiębiorcom. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób finansować pomysły na firmę. Nasze dzisiejsze szkolenie będzie podzielone na dwa bloki tematyczne. W pierwszym z nich skupimy się na tym, jak finansować pomysły w momencie, gdy nie mamy jeszcze naszej działalności gospodarczej, gdy nie prowadzimy żadnej spółki. A w drugiej części naszego szkolenia porozmawiamy o tym, w jaki sposób finansować przedsiębiorstwa, które już istnieją na rynku i to niezależnie, czy istnieją jeden dzień, czy 7, 10 lat. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy za zainteresowanie, z jakim się spotkało nasze poprzednie webinarium dotyczące dotacji unijnych. Na podstawie Państwa licznych zapytań przygotowaliśmy materiał, który mamy nadzieję pomoże Państwu w rozpoczęciu działalności gospodarczej lub pomoże Państwu dokonać inwestycji. Zachęcamy Państwa bardzo serdecznie do uważnego słuchania naszego szkolenia, gdyż w dzisiejszym odcinku będzie konkurs, a do wygrania w tym konkursie jest smartwatch. W studiu jest ze mną wicedyrektor Departamentu do Spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw mBanku, Piotr Teodorczyk. Witaj. Witaj Karolino. Witam wszystkich przedsiębiorców serdecznie. Cieszę się, że dzisiaj będziemy mogli porozmawiać o finansowaniu. Po naszym szkoleniu zapraszam również do zadawania pytań. A ja nazywam się Karolina Nicewicz i z racji zajmowania się dotacjami unijnymi przez wiele lat, z racji zarządzania projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej, rozliczania tych projektów, przybliżę Państwu kilka produktów, które właśnie oferuje Unia Europejska. To co, Piotr? Zaczynamy? Startujemy. Startujemy. Proszę Państwa, na początku krótka agenda. Przejdziemy sobie przez kilka takich produktów, które są oferowane zarówno przez Unię Europejską, jak i przez Bank Komercyjny. Piotr, przychodzą do mnie bardzo często przedsiębiorcy, którzy potrzebują pieniędzy na start. Potrzebują pieniędzy po to, żeby rozpocząć swoją działalność gospodarczą i wtedy bardzo często to są niewielkie kwoty, to są potrzeby rzędu kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy po to, żeby rozpocząć działalność gospodarczą, żeby kupić sobie chociażby sprzęt komputerowy, oprogramowanie, albo to są pieniądze, które są potrzebne po to tak naprawdę, żeby zaczekać chociażby na faktury przychodowe. Ja zwykle z takich klientów odsyłam w pierwszej kolejności do sprawdzenia tego, co oferują ich powiatowe urzędy pracy, bo tam są rzeczywiście środki dla osób, które są osobami pochodzącymi z rejestru osób bezrobotnych, które chcą rozpocząć taką działalność gospodarczą. Należy wtedy napisać bardzo uproszczony biznesplan, pokazać, na co chcemy wydatkować takie środki i rzeczywiście powiatowe urzędy pracy są bardzo przychylne, aby przyznawać nam taki support, takie dofinansowanie. To jest zwykle około 6 średnich krajowych, więc poziom takiej dotacji to jest około 25 tysięcy, 26. No ale oczywiście są też minusy, tak? Minusem jest to, że trzeba czekać na dany nabór albo trzeba w jakimś momencie wpisywać się w struktury takiego konkursu, tak? Trzeba pokazać, że rzeczywiście odpowiadamy na taki konkurs. Czy tacy klienci mogą liczyć w banku na produkty, które jakby niezależnie właśnie od tego dofinansowania, tego wsparcia mogłyby zaspokoić ich potrzeby? Powiedziałaś, Karolina, urzędy pracy ogłaszają konkursy. Nie wszystkie pomysły przedsiębiorców mogą czekać na nabór i nie wszystkie pomysły wpiszą się w te konkursy. Zdecydowanie. Dlatego też banki oferują finansowanie osobom, które zaczynają działalność gospodarczą, które mają pomysł na działalność gospodarczą, młodym przedsiębiorcom i oferują finansowanie, te kredyty nazywamy kredyty na start. To są niewielkie kwoty, bo to są kwoty rzędu 10 tysięcy od pierwszego dnia działalności. Natomiast przedsiębiorca, który korzysta z tego finansowania, może sobie zbudować taką pożyczkę, taką poduszkę bezpieczeństwa, a przy pierwszych miesiącach działalności, żeby nie utracić płynności, jeżeli wystawia faktury przychodowe, dokładnie tak jak powiedziałaś, żeby czekać na
środki, które mu przelają kontrahenci, ale też, żeby pokryć pierwsze faktury kosztowe, które się pojawiają przy prowadzeniu działalności. Część z tych przedsiębiorców, którzy korzystają z takiego kredytu, przeznacza je na finansowanie takich podstawowych zakupów, jak laptop czy drukarka, więc dużo przedsiębiorców korzysta z takiego, bym powiedział, niedużego finansowania na start. A co ważniejsze, to finansowanie przedsiębiorcy mogą uzyskać stosunkowo prosto. Bardzo mało formalności. Proces wnioskowania o takie finansowanie jest online'owy i tak naprawdę bez wychodzenia z domu można zaciągnąć taką pożyczkę, taki kredyt. Co jeszcze chyba może być istotne dla przedsiębiorców, to celowość. To znaczy, że w przypadku tego produktu rozumiem, że bank nie rozlicza nas dokładnie co do ilości wydanych pieniędzy na laptopa, na oprogramowanie. Tak naprawdę nie musimy w jakiś sposób pokazywać, na co te pieniądze zostały spożytkowane, prawda? Bo zupełnie inaczej jest w przypadku produktów, projektów unijnych. Tak? Dokładnie tak. Dokładnie tak. Te środki są przeznaczone na bieżącą działalność. Przedsiębiorca nie rozlicza się fakturami, ani żadnymi harmonogramami. Nie pokazuje, na co wydał te środki. I tak naprawdę jest pełna dowolność, więc tutaj jakby zostawiamy ten obszar do decyzji przedsiębiorcy. No właśnie, to są przedsiębiorcy, którzy możemy określić jako przedsiębiorcy drobni, tacy, którzy potrzebują takiego zastrzyku, żeby rozpocząć działalność, ale są też przedsiębiorcy, którzy mają bardzo innowacyjne pomysły. Pomysły, które są warte często miliony, pomysły, które wymagają bardzo dużych nakładów finansowych. Jeżeli spotykam się z przedsiębiorcami, którzy jeszcze nie rozpoczęli swojej działalności, ale chcą tak naprawdę rozwijać swój bardzo innowacyjny produkt, to zachęcam do tego, aby korzystali z takich instytucji jak Anioły Biznesu. Anioły Biznesu otrzymują wsparcie z Unii Europejskiej po to, żeby je dalej redystrybuować właśnie w takie innowacyjne przedsięwzięcia, innowacyjne przedsiębiorstwa, które oczywiście mają powstać. No i wówczas takie wsparcie to jest nawet rząd wielkości między 20 a 40 milionów, ale to naprawdę tutaj dotykamy bardzo innowacyjnych produktów i do tego trzeba się bardzo dobrze przygotować, tak? To znaczy w momencie, gdy rozmawiamy o takich kwotach, o takich budżetach, bardzo istotną kwestią jest przygotowanie bardzo precyzyjnego biznesplanu. Niezwykle ważne jest to, abyśmy mieli pomysł nie tylko na sam produkt, ale na to, jak go rozwijać, jakie powinna być strategia marketingowa, w jaki sposób pozyskiwać rynki, w jaki sposób komunikować się ze światem o tymże nowym produkcie. No i wówczas tacy aniołowie biznesu, jeżeli zdecydują się zainwestować swoje środki, środki unijne w tego typu przedsięwzięcia, no, troszeczkę przejmują kontrolę nad tym naszym biznesem, chcą nas troszeczkę poprowadzić, tak? Chcą mieć później jakby z tytułu tego w swojej wykonanej pracy oczywiście udział albo w zyskach, albo udział w akcjach, udziałach, to już w zależności od tego, jak tutaj, jaka będzie forma umowy. Natomiast zachęcam do tego, bo tutaj rzeczywiście, jeżeli ktoś ma czas i może przygotować sobie, prawda, taki bardzo porządny biznesplan, warto spróbować. Każdy przedsiębiorca musi podjąć decyzję, czy chce sam prowadzić i sam podejmować decyzję swojej firmie, swoim pomyśle na życie, czy jest w stanie też oddać część tej decyzyjności i zarazem część profitów, zysków z tej działalności właśnie aniołowi biznesu, więc tutaj przedsiębiorcy też będą musieli podjąć jakby decyzję, którą ścieżkę rozwoju wybiorą. Jakby istotne jest też to, żeby dostać się do anioła biznesu. No, powiedzmy sobie szczerze, to są produkty dla wybrańców. Tak, to są produkty dla wybrańców. No właśnie, powiedzieliśmy kilka słów o finansowaniu takim dosyć małym, tak, w kotach
20, 30, 10 tysięcy, powiedzieliśmy kilka słów o finansowaniu bardzo dużym, 20, 40 milionów, ale czy przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z jakiegoś produktu, który jest produktem tak naprawdę gdzieś pomiędzy? To znaczy, czy mogą starać się o środki rzędu kilkaset tysięcy, milion złotych na to, żeby na przykład rozpocząć jakąś innowacyjną produkcję? Tak, tak. Takie produkty są dostępne dla przedsiębiorców, którzy mają pomysł na biznes angażujący większy kapitał niż o tych kwotach, o których rozmawialiśmy na samym początku, 10-20 tysięcy. Mówimy tutaj o rzędu 300-400 tysiącach, nawet do miliona. Takie produkty to są kredyty inwestycyjne i również banki udzielają tych kredytów firmom, które rozpoczynają działalność gospodarczą. Natomiast przy tych produktach kredytowych wymagany jest szczegółowy biznesplan, szczegółowe pokazanie przepływów pieniężnych, więc tak naprawdę mocne przygotowanie i opis, jak ten pomysł będzie realizowany i jak on będzie performował w danym okresie, na którym klient chce wziąć finansowanie. Jeżeli klienci nie posiadają zabezpieczenia na przykład w nieruchomościach, to można tutaj skorzystać z gwarancji de minimis i ta gwarancja udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego umożliwia wzięcie kredytu do miliona złotych, kredytu inwestycyjnego, celowego, tak jak wspomniałem na samym początku. Klient musi jasno określić, na co chce te środki wydać i jaka jest efektywność wydania tych środków, tak naprawdę co przyniesie wydanie tych środków za inwestowanie. To mogą być inwestycje w środki trwałe, takie jak maszyny, urządzenia, małe linie technologiczne, ale mogą być też inwestycje w nieruchomości, czy w siedziby, czy w punkty, na przykład sprzedaży. To bardzo ważne, przepraszam, że Ci przerywam. Ważne, co mówisz, bo często jakby przy produktach unijnych nie ma takiej możliwości, aby sfinansować. Inaczej, jest bardzo niewiele takich dotacji, które w jakimś procencie finansują nieruchomości, albo właśnie sieć dystrybucyjną, albo te pieniądze można przeznaczyć na przykład na rozwój kolejnego lokalu, tak? Dokładnie. Więc taki kredyt wydaje się być bardzo ciekawą propozycją. Powiedz mi jeszcze, jak sobie rozmawialiśmy wcześniej, mówiłeś mi o tym, że z tego produktu bardzo dużo osób już korzysta, z tej gwarancji minimis. Podasz naszym słuchaczom takie informacje? Od 2,5 roku skorzystało z tej gwarancji około 120 tysięcy klientów. Łączny wolumen uruchomionych kredytów dzięki również tej gwarancji to jest ponad 50 miliardów złotych, więc mocne wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw za pośrednictwem tej gwarancji. I ta gwarancja również daje możliwość skorzystania z finansowania osobom nieposiadających rzeczowego zabezpieczenia. No właśnie, to jest bardzo często klienci, którzy do mnie przychodzą, jak słyszą słowo zabezpieczenie, to od razu się wycofują, boją się tego, więc gwarancja właśnie de minimis albo inne produkty, o których za chwilę powiemy, no właśnie dają taką możliwość, że nie musimy się zabezpieczać na swoim własnym majątku, albo tak, przynajmniej nie w takiej dużej kwocie, która przeraża przedsiębiorców. Dokładnie. Natomiast są też pomysły inwestycyjne, które potrzebują kapitału większego niż milion złotych i banki również finansują takie przedsięwzięcia. Natomiast tutaj wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie, czy to w formie dodatkowych nieruchomości, czy to w formie zabezpieczenia na środkach trwałych. I wtedy te kwoty mogą oscylować w granicach kilku milionów złotych. No właśnie, takim kolejnym produktem, który mówi o tym, że przedsiębiorcy mogą korzystać z innej formy zabezpieczenia, jest tak zwana gwarancja Innofin.
To jest taki produkt bardzo ciekawy. Karolina, nie wiem, czy nie powinniśmy teraz powrócić do konkursu. Dokładnie, konkurs, właśnie. Proszę Państwa, przeszliśmy bardzo płynnie z części, w której nie mieliśmy firmy, do części, w której ta firma już istnieje, więc czas na nasze pytanie konkursowe. Przypominamy, że do wygrania jest smartwatch. Przypominamy, że zwycięzcą konkursu będzie osoba, która pierwsza odpowie na naszym czacie na zadane pytanie. Proszę być uważnym, bo odpowiedź na to pytanie znajdziecie Państwo właśnie w drugiej części prezentacji. A pytanie brzmi, jaka jest maksymalna kwota udzielenia kredytu w produkcie COSME, kredytu bez zabezpieczenia? OK? OK. Dobrze, to wróćmy właśnie do naszego programu InnoFin. To jest taki produkt, gdzie po raz kolejny bank nie musi się zabezpieczać przynajmniej w całości na naszym majątku, tylko można skorzystać z produktu, który oferuje Europejski Bank Inwestycyjny, czyli gwarancja InnoFin. Można tutaj skorzystać, tak naprawdę wziąć pożyczkę lub kredyt w polskich złotych lub w euro. Możemy się ubiegać o kwotę aż do 930 tysięcy euro. No i co ważne, taki produkt pozwala nam tak naprawdę nie czekać znowu na żaden nabór, tak? Pozwala nam iść i jakby zgodnie z tym, jaki mamy plan na nasze finansowanie, ubiegać się o takie środki. Czy to jest dostępne dla wszystkich klientów? Czy ten produkt się może być dostępny dla jakby w każdej placówce banku? Tak, tak. Ten produkt jest dostępny dla segmentu małych i średnich firm, więc on jest oferowany przez banki i można udać się do placówki i skorzystać z niego. Okej. Tutaj bardzo ważną rzeczą jest kryterium innowacyjności przy tym produkcie. To kryterium będzie się pojawiało, jest tak naprawdę 14 takich kryteriów innowacyjności. My ze względu na długość trwania naszego szkolenia poruszymy tylko 4, ale myślę, że każdy, kto zgłębiłby temat bardziej, mógłby dla siebie coś znaleźć. To już są gwarancje InnoFin jest dla, powiedzmy sobie szczerze, dla przedsiębiorców, którzy już trochę działają na tym rynku. Dokładnie. I którzy mają sukcesy. To na przykład produkty dla firm, które już otrzymały dotacje inwestycyjne albo inne gwarancje z instytucji europejskiej. To gwarancja, która jest udzielana na przykład przedsiębiorcom, którzy już dokonali zgłoszenia i mają co najmniej jedno prawo do technologii, które uzyskali w ciągu ostatnich 24 miesięcy, czyli albo patent, albo wniosek, albo patent, albo wzór użytkowy, prawo ochronne własności przemysłowej. To są przedsiębiorstwa, które na przykład uzyskały jakąś nagrodę w zakresie innowacyjności albo za badania, za rozwój. Albo są to przedsiębiorstwa, które w założeniu swojej działalności przeznaczają jakąś część swojego zysku na prowadzenie prac badawczo-naukowych. Więc tutaj kwestia innowacyjności pojawia się dość mocno. Tak, bo powiedziałaś już kilka razy słowo innowacyjność i jakby innowacyjność jest determinantą, aby skorzystać z tego programu. I trzeba też udowodnić tą innowacyjność, trzeba też pokazać tą innowacyjność, więc jakby to słowo jest kluczem przy skorzystaniu z tego produktu i z tych korzyści, które on nam daje. A powiedz mi, właśnie teraz przejdziemy do gwarancji COSME, bo tutaj gwarancja InnoFin, gwarancja COSME. Czym tak naprawdę te dwie gwarancje się różnią? To tak, wracając właśnie do innowacyjności. Z tej gwarancji COSME mogą skorzystać firmy, które nie muszą się wykazać innowacyjnością. To nie znaczy, że one nie są innowacyjne i te pomysły nie są innowacyjne. Natomiast dobrze wiemy, że od tego, czy coś jest innowacyjne, do udowodnienia jest też długa droga. To jest jakby pierwsza różnica. Nie musimy udowodnić, czy dany nasz pomysł na biznes jest innowacyjny, dana modernizacja jest innowacyjna. Kolejna kwestia, to jest kwestia, gwarancja COSME jest, możemy z niej skorzystać przy kredytach obrotowych, czyli na taką bieżącą działalność,
kredytach w rachunku bieżących, które na pewno wszyscy znamy, do zwiększenia jakby obrotu i skali działalności danego przedsiębiorcy. Jeżeli na przykład ktoś posiada nie wiem, hurtownię, sprzedaje dany produkt i chce wejść na nowy rynek, jest to idealne rozwiązanie, żeby mocniej się zatowarować i wejść ekspansywnie na ten rynek i sprzedawać ten produkt. I gwarancja KOSME jest również udzielana przy kredytach inwestycyjnych. Tak jak... Czyli można te produkty łączyć? Można te produkty łączyć. Bardziej gwarancja jest uzupełnieniem każdego z tych produktów, czyli gwarancja jest uzupełnieniem produktu, jakim jest kredyt na działalność obrotową i gwarancja KOSME jest też produktem, które daje nam zabezpieczenie przy kredytach inwestycyjnych, a tak jak wcześniej powiedziałaś, kwestia zabezpieczeń jest kwestią, bym powiedział, problematyczną dla... Drażliwą, no dokładnie, drażliwą dla przedsiębiorców, więc jakby zdejmujemy ten problem z głowy przedsiębiorców, dając możliwość skorzystania z tej gwarancji. Powiedz mi, bo czytałam o tym produkcie, że on w niektórych przypadkach jakby zwiększa nam zdolność kredytową. Czy to prawda, czy to mit? Ja bym powiedział tak, jakby zdolność kredytowa klient ma cały czas tą samą, obliczamy ją jakby z przepływów środków pieniężnych. Natomiast bank, patrząc na możliwość udzielenia danego finansowania, również patrzy, co by się stało, jeżeli te przepływy finansowe by nie odzwierciedlały jakby prognoz. I tutaj mamy, wtedy wchodzi w grę to zabezpieczenie i to zabezpieczenie daje nam możliwość wtórnego źródła spłaty, więc dlatego produkty z zabezpieczeniem są zawsze o większych wolumenach, o większym kapitale dla przedsiębiorstw, jeżeli tak na... W końcu to zrozumiałam, dziękuję tak, Ci bardzo. Bardzo Cię proszę. Ja chciałabym jeszcze Państwu opowiedzieć tak naprawdę o produkcie, który łączy w sobie zarówno dotacje, jak i kredyt w banku komercyjnym. Powiem Państwu słów kilka o produkcie, który się nazywa kredyt na innowacje technologiczne. Jest to forma dotacji, nazywana premią technologiczną, ale tak naprawdę jest to forma dotacji. Maksymalnie przedsiębiorcy, którzy chcą inwestować w rozwój nowej technologii, chcą po raz pierwszy wdrożyć nowy produkt lub nową technologię do produkcji, mogą ubiegać się o środki nawet do 6 milionów dofinansowania. One są przydzielane zgodnie z mapą pomocy inwestycyjnej, ale są to środki, które w jakiś sposób łączą mechanizm uzyskania kredytu komercyjnego z kredytem, z udzieleniem właśnie tej dotacji, czyli tej promesy technologicznej, premii promesy technologicznej. Są to środki, które można wydać na właśnie zakup nieruchomości, zakup ziemi, na środki trwałe, na wszelkiego rodzaju badania, ekspertyzy, ale też zakup know-how, zakup na przykład patentu, który jest nam niezbędny do tego, abyśmy mogli rozpocząć produkcję. Natomiast chciałabym Państwu przybliżyć mechanizm i opowiedzieć, dlaczego ten produkt jest tak ciekawy i tak naprawdę dobry. Teraz właśnie trwa nabór tych wniosków, kończy się 14 października i mechanizm tego działania wygląda następująco. Najpierw klient idzie do banku komercyjnego, jednego z 16 banków komercyjnych, które podpisały umowę współpracy z bankiem BGK, czyli z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. I firma składa wniosek o udzielenie tak zwanego wydanie promesy technologicznej albo o wydanie, o zawarcie warunkowej umowy kredytowej. Jest to warunek niezbędny do tego, aby złożyć w generatorze wniosków, czyli w programie obsługującym dotację, aby złożyć wniosek do systemu, żeby on w ogóle był rozpatrywany. Więc w momencie, gdy przedsiębiorca startuje do takiego konkursu, już wie, że ma potencjalnie 75% kosztów kwalifikowanych zagwarantowanych z kredytu komercyjnego.
Następnie wniosek jest rozpatrywany w BGK. Oczywiście jest to konkurs, więc można uzyskać to wsparcie, można go nie uzyskać, jak w przypadku każdej zresztą dotacji. W momencie, gdy BGK, czyli Bank Gospodarstwa Krajowego, wydaje pozytywną decyzję, że tak, otrzymaliście Państwo dofinansowanie, firma podpisuje z takim bankiem komercyjnym właśnie już tą właściwą umowę kredytową. Zabezpieczeniem jest dotacja, czyli bank nie musi się zabezpieczać na innych środkach, bo już wie, że tym zabezpieczeniem mogą być ruchomości powstałe w wyniku tej inwestycji oraz ta dotacja, która jest już gwarantowana. No i wówczas z podpisaną umową z bankiem komercyjnym idziemy i podpisujemy umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na otrzymanie dotacji. Realizujemy projekt i jak projekt jest realizowany, to wówczas BGK proporcjonalnie do naszych wydatkowanych środków wypłaca nam na spłatę tego kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym, spłaca nam ten kapitał. Jest to bardzo przemyślane i bardzo ciekawe rozwiązanie. Dlaczego? Dlatego, że startując do projektu, my już wiemy, że mamy w jakimś, no co najmniej w 75% zagwarantowane finansowanie, prawda? Reszta 25% plus koszty VAT-u to muszą pochodzić ze środków własnych. Właśnie, Piotr, środki własne. Tutaj bardzo ważna kwestia. Wyjaśnijmy naszym przedsiębiorcom, że środki własne to nie muszą być środki, które pochodzą z pieniędzy spółki, to nie muszą być pieniądze, które pochodzą bezpośrednio z wypracowanego, z gotówki, która jest odłożona w firmie, albo to nie muszą być środki, które wynikają z podwyższenia chociażby kapitału. To mogą być również środki pochodzące z kredytów inwestycyjnych, tylko już nie tych samych, które dotyczą tej premii technologicznej. To może być leasing, to może być kredyt. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Przedsiębiorcy mogą skorzystać przy tym kredycie, aby uzupełnić środki, które brakują do realizacji, aby dokończyć jakby inwestycje, mogą skorzystać z kredytu bądź z leasingu. Te kredyty, które uzupełniają jakby brakujący kapitał, mogą wziąć na okres danej inwestycji, ale mogą też dopasować do swoich zdolności, jakby zdolności kredytowych, mogą wziąć na krótsze okresy, jakby wcześniej postarać się dane finansowanie zewnętrzne spłacić. Przy finansowaniu środków trwałych mogą również skorzystać z leasingu, który może sfinansować zakup środków trwałych, ruchomości, albo również nieruchomości. No właśnie, rozróżnienie między tym, która forma dla klienta jest ciekawsza, lepsza, bardziej opłacalna finansowo, czy to jest kredyt, czy leasing operacyjny. Poruszaliśmy tą kwestię podczas naszego pierwszego szkolenia, gdzie rozmawialiśmy o zakupie auta, więc jeżeli Państwo chcielibyście skorzystać z tej wiedzy albo sobie ją po prostu odświeżyć, zachęcamy do tego, aby odtworzyć sobie treść naszego pierwszego szkolenia bankowego. Natomiast ja chciałabym jeszcze powiedzieć, jak zwykle wygląda finansowanie w przypadku, jakby struktura finansowania w przypadku klientów, z którymi się spotykam, których obsługuję właśnie w zakresie pozyskiwania tego kredytu technologicznego, tej dotacji z kredytu technologicznego. Zwykle 75% to jest kredyt właśnie ten, który jest niejako wymagany. A te 25% to zwykle z nich 10% to jest wkład własny w postaci gotówki, którą mają, ale pozostałe 15% to jest kolejny kredyt inwestycyjny plus dodatkowy inny kredyt, kredyt obrotowy, kredyt pomostowy na finansowanie VAT-u. Co za tym idzie, okazuje się, że można zrealizować w ciągu dwóch i pół roku, czasami krócej, innowacyjną, bo tutaj też jakby kwestia innowacyjności jest ważna, możemy zrealizować super inwestycje tak naprawdę przy bardzo niskim udziale kapitału własnego. Ja powiem tak, część kredytów, które oferują banki, inwestycyjne kredyty,
przedsiębiorca może zaciągnąć na 100% inwestycji. Są też produkty na rynku, które finansują nam VAT i źródłem spłaty tego kredytu jest zwrot z Urzędu Skarbowego. Więc jesteśmy w stanie również kredytem bankowym sfinansować 100% inwestycji, natomiast kluczowym w tym aspekcie jest zabezpieczenie, bo przeważnie przedmiot inwestycji nie jest wystarczającym, aby zabezpieczyć całą wartość kredytu, czyli 100% plus kredyt VAT. Biorąc pod uwagę jakby wybór między, tak jak powiedziałeś, kredytem a leasingiem, ja chciałem Państwu przypomnieć trzy kluczowe jakby aspekty różnic pomiędzy jednym produktem a drugim. Pierwszy aspekt to jest inaczej rozliczamy ratę leasingową, którą wliczamy całą w koszty prowadzonej działalności. Natomiast przy korzystaniu z finansowania, jakim jest kredyt, wliczamy ratę odsetkową, natomiast amortyzujemy środek trwały, który zakupiliśmy. Kolejną kwestią, która bardzo często przez przedsiębiorców jest poruszana, to jest własność przedmiotu inwestycji. W przypadku kredytu jesteśmy właścicielem danego przedmiotu, na przykład samochodu. W przypadku leasingu właścicielem tego przedmiotu jest leasingodawca, czyli firma leasingowa. Po zakończeniu umowy leasingowej możemy ten samochód, ten przedmiot wykupić do firmy. Natomiast minimum umowa leasingowa musi trwać 2 lata. Ja serdecznie Państwa też zapraszam, jeżeli pojawią się wątpliwości, pytania odnośnie wyboru, czy wybrać leasing, czy kredyt do pierwszego szkolenia, pierwszego webinarium, które jest na stronie firmowi.pl. Proszę Państwa, nasze szkolenie dobiega końca. Bardzo Państwu dziękujemy za udział, za pytania. Na wszelkie pytania, na które nie zdążyliśmy odpowiedzieć podczas trwania tego szkolenia, odpowiemy już tradycyjnie, zbierając te pytania, odpowiadając i umieszczając na stronie firmowi.pl. Mamy też informację o tym, że jest osoba, która poprawnie odpowiedziała na nasze zadane pytanie. Skontaktujemy się z nią osobiście, a odpowiedź również na to pytanie umieścimy niebawem na stronie firmowi.pl. Mam nadzieję, że nasza rozmowa trochę przybliżyła Państwu możliwości finansowania swoich pomysłów biznesowych i zapraszamy serdecznie do zadawania wszelkiego rodzaju pytań. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Pozdrawiam. Pozdrawiam.